No i zaczynamy. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Kurierze w samo południe. Tworzy się w pewnych bólach, ale do przodu nowy rząd bloku stronnictw demokratycznych, tak to nazwijmy. To może trochę złośliwie dla tych, którzy znają historię najnowszą, ale to w końcu stronnictwa demokratyczne. Cóż, patrząc same, tak się nazwały. No więc ten blok stronnictw demokratycznych rozpoczyna układanie rządu. No i wiemy, że do MSZ-u ma wrócić Radosław Sikorski, do Ministerstwa Finansów, mało jeszcze znany, ale poznamy, Andrzej Domański, tego polityka na pewno poznamy, Borys Budka, wszyscy myśleli, że może będzie ministrem sprawiedliwości, a tu nie, Borys Budka ma się zająć aktywami państwowymi, pewnie to ministerstwo wróci do nazwy Skarbu Państwa. Bartłomiej Sienkiewicz już nie ma się zajmować policją, tylko ma się zajmować teraz, proszę Państwa, kulturą. No co, była policja, może być i kultura, to chyba bardzo blisko do siebie, przynajmniej tak to jest w polskiej polityce, nie tylko zresztą w polskiej, a jeżeli patrzę dalej na ten rząd, to Izabela Leszczyna, no wszyscy myśleli, pani poseł przez całe 8 lat, będąc w opozycji, zajmowała się finansami publicznymi, wcześniej jeszcze była wiceministrem finansów, chociaż z wykształcenia jest polonistką, no ale teraz będzie rzucona na odcinek czego? Służby zdrowia. Tak informuje Gazeta Wyborcza, aż się chciałoby przypomnieć piosenkę taty Kazika, czyli Stanisława Staszewskiego, kołysanka stalinowska. Może ją znajdziemy. Znajdziemy to może zaraz ją potem w wywiadzie, bo tam rzeczywiście tak trochę ten rząd się kreuje. A my na tą kreację rządu popatrzymy razem z Miłoszem Lodowskim. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Panie redaktorze. No nazwać to kreacją, to jest super kreacja, Panie redaktorze, to nawet taka, powiedziałbym, orgiastyczna kreacja, bo tutaj myślę, że Pan Sienkiewicz się zadomowi w kulturze, bo po prostu ze względu na swojego pradziadka, to ma największe predyspozycje chyba w całej Polsce. Jedyny noblista wśród potencjalnych progenitury, potencjalnych właśnie noblistów, którzy ma szansę na objęcie urzędu. No dobrze, to prawda, ale tu jest jakaś logika, czy to jest logika Donalda Tuska, bo Donald Tusk no, lubił wstawiać ludzi w dziwne miejsca, no i jedyny się ostaje Radosław Sikorski, nie został na przykład ministrem cyfryzacji, ani nie został na przykład ministrem sportu, nie, cały czas jest w tych sprawach zagranicznych, a reszta, kiedyś Sławomir Nowak był taki dowcip, że bardzo chciał być ministrem sportu i Donald Tusk zrobił go ministrem transportu, żeby było zabawniej, teraz będzie podobnie, też to będzie taka roszada, żeby tych ludzi w różne miejsca zupełnie dla nich obce powysyłać? No panie redaktorze, jedno co widać w tej logice, którą pan redaktor był łaskaw przeczytać w nazwiskach, to, że to będą po prostu ministrowie słabi. A minister słaby to jest taki, który jest absolutnie podatny na rządy tego, kto będzie miał pierwsze skrzypce grać i będzie wykonywał wszystko na zasadzie czystych dyrektyw i administracji. Więc tu się nic nie wydarzy, co mogłoby szokować. Te osoby będą po prostu najzwyczajniejszymi zderzakami. No już posłanie pani Leszczyny do resortu zdrowia, który jest chyba resortem będącym, powiedziałbym, największą miną, jaką w Polsce można mieć i otrzymać. Osoba, która, pan redaktor powiedział, przepraszam, kim jest z zawodu, polonistką? Tak, z wykształcenia jest polonistką, skończyła polonistykę, potem robiła podyplomową jakąś księgowość czy bankowość, a potem już jako działacz polityczny zajmowała się finansami publicznymi. No to nie, no oczywiście jak udaję, że nie słyszę, znaczy, że nie słyszałem, co pan redaktor był łaskaw powiedzieć, bo to taki zwrot retoryczny. Ja czekam na środowiska lekarskie, którym strasznie przeszkadza zawsze, jak okazuje się, że minister zdrowia nie jest przedstawicielem ich gildii. Czy tym razem będą kontestować, czy tym razem uznają, że mają tak wspaniałego administratora, czy po prostu uznają, że tym razem można sobie owinąć ministra wokół paluszka i dzięki temu będzie to chodziło jak w zegarku, oczywiście po ich myśli, niekoniecznie nas wszystkich, którzy się składają często płacąc kilka składek naraz, jeśli się ma kilka firm równolegle. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, tak czy inaczej. Ja się nie spodziewam żadnych rewolucji. Ja zresztą uważam, że ten rząd będzie administrował, a nie rządził, czyli będzie po prostu wykonywał zewnętrzne dyrektywy, bo ma być takim rządem pomostowym do przekazania władzy do stolicy imperium. Więc rząd pomostowy.
Tak, rząd pomostowy, zdecydowanie rząd pomostowy. Ja to tak traktuję. Te wszystkie wstawki zresztą też o czasowym odbywaniu jakichś funkcji, o rotacyjności, to wszystko przecież nie sprzyja stabilności władzy i przekonaniu, utwierdzaniu przekonania również w obywatelach, że nasza władza ma być stabilna, ma dokonywać bardzo drastycznych reform państwa, ma naprawiać wszystko to, czego rzekomo dopuściło się Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą widzimy, czego się dopuściło w ostatnich wyborach do KRS-u. Nagle KRS przestał być neo-KRS-em w sytuacji, w której się wprowadziło trzech swoich własnych nominatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Więc widać, jak głęboko szyte były te wszystkie machloje medialne, bo to trzeba nazwać wprost. To była czysto propagandowa, bezczelna, powiedziałbym ordynarna wręcz w bardzo wielu przypadkach propaganda. I co gorsza, to była propaganda, która no, nie miała za grosz potwierdzenia w faktach. Ona służyła tylko i wyłącznie temu, żeby brutalnie upokarzać często cały nasz naród, cały nasz kraj, żeby bardzo często zewnętrzne potęgi mogły grać tutaj u nas swoje własne interesy, a summa summarum ułożyć także sprawę sprawowania władzy w Rzeczypospolitej i przeciąć potencjalne szanse na, co tu ukrywać, awans cywilizacyjny Polski i Polaków. Panie redaktorze, to jeszcze powiedział pan o tej tranzycji rządów, a koalicjanci, jak pan patrzy, no jest tak, że tutaj możemy powiedzieć, że koalicjanci będą odgrywać rolę. Władysław Kosiniak-Kamysz ma zapisane w umowie koalicyjnej, że będzie pierwszym wicepremierem i ministrem. To już nie jest w umowie, ale to już wszyscy wiedzą. To jest prawie, że pewne i jasne, że będzie ministrem obrony narodowej. Do tego jeszcze ma rolnictwo przypaść tradycyjnie PSL-owi. Mówi się jeszcze, że być może będzie Ministerstwo Rozwoju, czyli gospodarki, także w gestii tej partii. Z kolei bój toczy się o edukację. Edukację bardzo chce Lewica i bardzo chce Koalicja Obywatelska. Donald Tusk nie chce Lewicy oddać tego resortu. Lewica ma dostać dwa ministerstwa. Wicepremierem i ministrem cyfryzacji ma być Krzysztof Gawkowski, a ktoś, jakaś pani zapewne, będzie ministrem polityki społecznej z Lewicy. No i właśnie edukacja. Edukacja to jest istotny resort dla tego resortu. To jest taki resort, które rzeczywiście mogą się kruszyć kopie w tej kadencji Sejmu. Panie redaktorze, no to jest niestety tak, że w sferze edukacji, czy generalnie nauki, bo to resort jeszcze jest niepodzielony, jeszcze jest zwarty jako resort edukacji i nauki, zdarzyło się bardzo wiele negatywnych spraw w przeciągu, powiedziałbym, ostatnich 30 lat. Ale te wszystkie negatywne rzeczy, które się zdarzyły, powodują, to też jest sytuacja, którą powinniśmy bardzo wydatnie analizować, że polskie dzieci są w dziesiątce najlepiej edukowanych dzieci na świecie, posiadających największą wiedzę. Być może to dlatego, że świat jest coraz gorzej edukowany. Tak też być może. Natomiast no w dalszym ciągu okazuje się, że patrząc na potencjały ekonomiczne czy gospodarcze naszego kraju, no i owszem, mieliśmy takie aspiracje, żeby wejść do tej strefy największych, najlepszych krajów na świecie, ale niekoniecznie do pierwszej dziesiątki. I to jest rzecz, która oddaje potencjał naszych możliwości i dlatego resorty edukacyjne są bardzo ważne, szczególnie w dobie, w której odnawia się troszeczkę wyścig kosmiczny, co widzimy, wszyscy, którzy śledzą kategorie innowacyjne, to widzą, że chociażby nawet ten wyścig energetyczny, te próby stworzenia nowych metod organizacji czy składowania prądu i próby zbudowania całkiem nowych ogniw elektrycznych i generalnie próby przetransformowania całej energetyki, to są próby, które też są przygotowywane pod dalsze działania w sferze kosmosu. W związku z tym teraz tak naprawdę rozgrywa się i rozgrywać się będzie gra o to, czy Polska weźmie udział w tymże wyścigu, czyli czy Poland into space będzie po prostu możliwe, czy nie. A co tu ukrywać? Edukacja i nauki ścisłe szczególnie, to jest podstawa tego typu wyścigu. Polskie dzieci akurat tutaj należą do pierwszej piątki, z tego co pamiętam, akurat najlepiej wyedukowanych dzieci w przedmiotach ścisłych na świecie.
I tutaj no, warto by tego nie obniżać. No, więc ja tutaj mam pewnego rodzaju obawy w sytuacji, w której objęłaby to lewica swoimi działaniami, dlatego że właśnie nauki ścisłe jak nic innego to są nauki, które wymagają spokoju, pewnego nadzoru i też takiej żelaznej czasem dyscypliny, bo to uczy myślenia, uczy logiki i wymaga czasem ten proces dłuższego kształtowania. I takie raptowne zmiany to jest coś, co mogłoby bardzo wydatnie przeszkodzić. Zdarzyło się parę rzeczy bardzo interesujących w polskim szkolnictwie. Ja chciałbym wiedzieć na przykład, jaka będzie przyszłość programu BIS, czyli biznes i zarządzanie. To jest jeden z najważniejszych programów, który udał się nam, bo to jest pierwszy tego typu program na świecie, że jest możliwa matura z przedmiotu wspólnie realizowanego na zasadzie zadaniowej przez grupę uczniów. I to są rzeczy, które są bardzo interesujące dla mnie i szczególnie na przykład, czy będzie kontynuowana, podjęta przez właśnie resort tak bardzo silnie kontestowany próba wdrożenia tej edukacji STEAM, czy STREAM, czyli Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts and Mathematics, prawda? Czyli właśnie tego najnowocześniejszego modelu, który pokazuje, że dzieci idą za swoimi talentami i jest możliwość właśnie przetransformowania troszeczkę tego przeładowanego programu na rzecz właśnie uzyskania pewnej autonomii edukacyjnej także przez dzieci. I to było wdrażane, o tym się w ogóle w Polsce nie mówiło, bo nikogo to nie interesuje. W Polsce interesujące dla mediów są wyłącznie osobowości czy zakres, powiedziałbym, poglądów ministrów, polityków. No generalnie nie liczy się przedmiot i to, co się dzieje, tylko liczy się właśnie taka brutalna bijatyka. To też widzieliśmy po pierwszych dwóch, powiedziałbym, posiedzeniach naszego nowego Sejmu, że tutaj w tej materii się nic nie zmieniło, a będzie chyba gorzej, bo będzie większy teatr. A jeśli się pojawia większy teatr, a więc większa sztuka, to ja wnioskuję, że po prostu będzie znacznie mniej robione niż do tej pory. A to jest chyba najgorsza chwila, bo właśnie wszyscy nasi potencjalni konkurenci mają bardzo dużą zadyszkę i taki czas z czysto pragmatycznego punktu widzenia jest zawsze czasem nadganiania takich krajów jak my. Więc jeśli my teraz nie wskoczymy na pociąg, nie przyspieszymy jeszcze mocniej, a idzie nam całkiem nieźle do tej pory, zresztą 0,4 przyrostu PKB w tym roku to nie jest przypadek, bo cała reszta ma cały czas w dalszym ciągu zadyszkę. Jeśli my to wyhamujemy, to po prostu sami zakładamy pętlę na własną szyję i będzie tragicznie po prostu. Czyli ten bój o edukację to nie jest tylko bój o stołek, albo tylko... To jest bój o przyszłość. To jest bój o przyszłość, panie doktorze. Między lewicą a koalicją obywatelską. Jakaś różnica jest między, czy możemy powiedzieć, że czymś to się będzie, czy to będzie pani Gosek-Popiołek, czy to będzie pani Nowacka z Platformy, bo takie kandydatury są na stole, to z punktu widzenia polskiej gospodarki, tego boju o przyszłość ma jakiekolwiek znaczenie, robi jakąkolwiek różnicę? Znaczy obie są ze skrzydła skrajnie lewicowego, powiedziałbym, i w Platformie, i też no, z Razem. Więc dla mnie no... Nie ma to żadnego znaczenia, aczkolwiek powiem państwu jedno, że przynajmniej mam taką nadzieję, że pani Nowacka to jako informatyk ma jakieś podstawy do tego, żeby być kompetentna w naukach ścisłych i mieć świadomość wagi we współczesnym świecie, chociażby algorytmiki czy rzeczy związanych właśnie z przedmiotami ścisłymi. Aczkolwiek tak jak mówię, teraz wykuwa się nasza przyszłość i jeśli z tego zrezygnujemy, no to zapłacimy za to straszną cenę. I to nie będzie cena, tak jak do tej pory płacona przez nas wszystkich, o której się najczęściej mówi górnolotnie, utraty niepodległości. Nie, my po prostu stracimy jakiekolwiek szanse ekonomiczne. Po prostu taka druga fala, czy trzecia fala, czy czwarta fala emigracji to będzie jedyny standard, z którym się będziemy mogli zmagać. Aczkolwiek ja uważam, że to, że emigracji nie ma i nie będzie, czy nie jest planowana w tej chwili obecnej, jeśli to ma wyglądać tak, jak wygląda, to tylko dlatego, że w innych krajach jest po prostu niezwykle niesympatycznie na ulicach i Polacy się jeszcze tego boją. Ale w momencie, w którym ci lepiej wykształceni przełamią barierę strachu i zgodzą się mieszkać w zamkniętych osiedlach gdzieś na zachodzie, to myślę, że to się z powrotem pojawi, jeśli Polska po prostu nie utrzyma swojego rozwoju gospodarczego w tempie, które do tej pory było bardzo ambitne, ale było realizowane. To już na koniec wróćmy do Sejmu. Sejm zbierze się we wtorek, będzie odwoływał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i pewnie sędziów KRS, będzie ciekawie.
I chyba nie wiadomo, czy odwoła. To jest w sumie też, też bardzo ciekawe, bo dwie trzecie drogi, czyli trzecia droga, ta PSL-owska i ta Szymono-Hołowniana, tam są poważne głosy, że to już pójście za daleko po bandzie, że jednak trzeba mieć jakieś hamulce. No dobrze, ale mamy to, co się wydarzyło. Wtorkowe pierwsze starcie Szymona Hołowni z Prawem i Sprawiedliwością. No i taki ranking. Kto wygrał burzliwe pierwsze posiedzenie Sejmu? Panie doktorze, że ja się, że tak to powiem, pierwszy dzień, bo posiedzenie trwa, przepraszam, Szymon Hołownia go nie zamknął, tylko będzie je przekłada z tygodnia na tydzień, więc teoretycznie cały czas trwa pierwsze, no ale pierwsze dni pierwszego posiedzenia, żeby być już bardzo, bardzo poprawny. Panie redaktorze, ja się nie bawię w bukmacherkę, bo po prostu to nie jest moja... Panie redaktorze, my wszyscy się w bukmacherkę teraz bawimy, patrząc na to, co się dzieje, i to jeszcze obstawiamy nie jazdę figurową na lodzie, powiem tylko tak, boks. Boks obstawiamy, panie redaktorze. Dla mnie największym przegranym już w tym momencie jest Prawo i Sprawiedliwość, a nie dlatego, co się dzieje w polskim Sejmie, tylko dlatego, że na ponad pół miesiąca zostawiło 8 milionów swoich wyborców samotnie. To znaczy ludzie nie wiedzą, co robić. Partia polityczna nie ma prawa nie mieć planów ewentualnościowych. Po prostu. Musi być przygotowana na każdy scenariusz i obywatele, którzy zaufali w poprzek z wielkim mediom, w poprzek wielkim tego świata, w tak dużym gronie partii kiedyś rządzącej, mają prawo oczekiwać tego, że partia po prostu wie, jaki przekaz dla nich przygotować i ma jakiś wariant, jakiś scenariusz i go realizuje i też jasno i klarownie jest w stanie go komunikować. Prawo i Sprawiedliwość zawsze miało problem z komunikacją i szczególnie teraz powinno go poprawić, po prostu. I to, czy będziemy się zastanawiać przez następne miesiące, czy to, czy inne posiedzenie Sejmu będzie wygrywane przez właśnie rządzących, czy przez obecną opozycję, będzie zależało wyłącznie od spraw komunikacyjnych, a tutaj trzeba powiedzieć, że nieprzypadkowo pan Hołownia został marszałkiem Sejmu, ponieważ ma bardzo wysokie kompetencje i dużą zdolność do właśnie medialnego ogrywania pewnych spraw, więc będzie bardziej reżyserem i aktorem z pewnego rodzaju widowiska, które wszyscy będziemy obserwować, niż pragmatycznej, logicznej i merytorycznej pracy Sejmu. Bo od tego są inni, od tego są ludzie, którzy po prostu tak naprawdę pociągają za wszystkie sznurki w polskiej polityce, niekoniecznie tylko i wyłącznie mający, powiedziałbym, miejsce zasiadania w polskim parlamencie czy na terenie Polski, bo myślę, że tutaj wiele rzeczy będzie zsynchronizowanych. Słyszeliście państwo na przykład, że w Niemczech złamano konstytucję? Czy mówiło się o tym w polskich mediach, że rząd niemiecki Scholza ma poważne problemy, bo ma lukę budżetową na 60 miliardów euro od niedawna, nawet po wyroku sądu własnego? Czy ktoś krzyczał o tym, że Niemcy są niepraworządne? Nie. No i właśnie dlatego powinniśmy się zacząć zastanawiać, czy dalej zwijamy nasze państwo, czy po prostu zaczniemy asertywnie oczekiwać, żeby nasze państwo reprezentowało nasze interesy, a także dbało o to, po to istnieje, żebyśmy wszyscy mogli się bardzo silnie rozwijać gospodarczo, bo to jest rzecz, według której, według mnie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość przegrało te wybory, dlatego, że nie było w stanie komunikować, że modernizacja jest koniecznością i sposób, w jaki modernizują, wynika z możliwości i okoliczności dziejowych. Ponieważ tego nie robili, no to społeczeństwo skąd miało przewidzieć pewnego rodzaju rzeczy, skoro oni nie mają nawyku komunikowania się w bardzo ważnych sprawach społecznych bezpośrednio ze społeczeństwem, tylko liczą bardzo często na jakiś mandat i pozwolenie możnych tego świata. Panie redaktorze, no to rzeczywiście w takim wypadku Prawo i Sprawiedliwość musiałoby troszeczkę zmienić, zostawiło swoich wyborców, ale z drugiej strony teraz stara się jakoś komunikować. Ta cała komunikacja z rządem Morawieckiego, potrzebna czy niepotrzebna partii rządzącej? Wszyscy wiemy, że to jest jakiś teatr, może kupowanie czasu, a może jakaś wewnętrzna układanka. No to jest po coś PiS-owi potrzebne, a może tylko, żeby tradycji stało się to, że takie podkreślenie, że to oni wygrali, stąd jak wygrali, co mają największy klub, to mają pierwsi misję tworzenia rządu. Czy to jest politycznie zyskowne, ten pomysł z formowaniem i szukaniem większości przez premiera Mateusza Morawieckiego?
panie redaktorze, bardzo, pod warunkiem, że się ma plan strategiczny wykorzystania tego czasu i potrafi się go skomunikować we właściwy sposób, chociażby po to, żeby przeanalizować straty, sprawdzić, zbudować komunikację awaryjną czy komunikację strategiczną, która powinna we właściwy sposób przygotować nie tylko formację rządzącą, ale także właśnie wyborców do tego, co się dziać będzie, bo nadchodzą bardzo poważne sprawy. To, co się dzieje w Brukseli, to nie jest zabawa. To jest pierwsze podejście poważne, naprawdę, bo te konstytucyjne ruchy drzewiej przygotowywane to było takie preludium. Teraz mamy faktyczną próbę zbudowania Stanów Zjednoczonych Europy i Prawo i Sprawiedliwość ma obowiązek po prostu poprowadzenia tej sprawy w sposób absolutnie kluczowy dla polskiej racji stanu. I to wynika także ze zobowiązania w stosunku do wyborców, którzy, no, powiedziałbym, gremialnie odpowiedzieli na ich słabą ofertę wyborczą. I o tym mówił Miłosz Lodowski, dziennikarz, analityk polityczny, grafik i architekt. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, miłego życzę Państwu dnia i nie tylko dnia. Tutaj stawiamy kropkę, a ja także podjąć ważną decyzję, stąd tak jestem rozkojarzony, ale jednak decyzja będzie taka, że zagramy w takiej rozmowie, zagramy piosenkę specjalnie dla Miłosza Lodowskiego. Będzie to zespół The Clash i piosenka London Calling.